Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 11 lipca. W dalszym ciągu walczymy tutaj przy kombajnie. Wczoraj niewiele tutaj nagrałem. Nie było sposobności. Po południu gwałtowna burza, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne. Mieliśmy z majsterkiem i z kolegą spotkania bliskiego stopnia z wyładowaniem gdzieś blisko nas. Rypnęło tak, żeśmy padli na ziemię. Ale to nie było tu, tylko na drugim gospodarstwie. Tak przypuszczamy, że uderzyło gdzieś może w wodę, w ten staw, bo był błysk, jeszcze błysk się nie skończył, był grzmot. Także aż padliśmy na ziemię. A w uszach aż gwizdało, słuchajcie. O, słuchajcie drodzy widzowie, witam was dzisiaj bardzo serdecznie po południu, we środę 10 lipca. Alerty przyszły dzisiaj, słuchajcie, możliwe. Nawalne deszcze, burze, możliwe gradobicie. No oczywiście przy kombajnie majsterka działamy. Posuwamy się do przodu. Dzisiaj vlog inny troszeczkę na zakończenie dnia. Chciałem wam tylko opisać, omówić, co zostało zrobione. Nie będziemy nic pokazywać, bo będzie zrobione, pokażemy, powiemy, co zostało zrobione, żeby nie było krytyki. Muszę zamykać, bo musieliśmy się na chwilę oderwać. Zobaczcie, jakie tornado tam idzie. Tam to tak jakby dymek. O, widzicie tam, jak pokazuję. Ciemno się zrobiło na razie, nie? Jak my to nastawimy w te otwory? O, co to takie są duże? A co bramę ktoś otworzył? Ja nie otwierałem. Tak, żmijkę, słuchajcie, już mamy. Żmijka jest, teraz tu przykręcamy. Już zamykamy, bo tu już mamy zrobione wszystko elegancko. Też poszedł. Flek taki dorobiłem. Pod lewatorem. Miarkę miałeś wylaną, czy nie? A to tam takie dwie, bo w tej stronie. Zaczyna padać, słuchajcie. Zobaczymy, czy to dobrze, że pada, to im tam to ugasi też. No. Pomoże im chociaż. No i co, nie zamyka? Którą zamknęła. Srają ze strachu. To idź im otwórz, one wejdą jeszcze. Zyga, chodź. Idź otwórz, może pójdą. One ci nie pójdą chyba.
Dobra, daj spokój. One nie pójdą już. One się schowają. O. Samo się ugasi. Która jest godzina? 15? 16? Pół do za 25. Będziesz mokra. Co? Będzie mokra. Co będzie? Martyna wyszła. Ale schowała. Co tutaj mamy? Mamy już zamontowaną żmijkę, nowe łożysko, koło tylko teraz się ustawi, zabije klina i tu już będzie temat zamknięty. Przeszliśmy wczoraj na drugą stronę i później padało, zrobiło się ciemno. Także wczorajszą dniówkę zakończyliśmy troszeczkę szybciej, ale też zrobiliśmy później jeszcze inną rzecz, kosmetyka, tutaj ta blacha, blachę dociąłem i do szwagra zaniosłem, on tam zrobi mi wstawkę tej bocznej blachy, która tu przyjdzie, ale dopiero gdy to skręcimy. Teraz właśnie będziemy się zajmować, tutaj musimy przykręcić tą blachę, tą skośną, tu też to zostało zregenerowane. Została wstawiona tu łata od zewnątrz i dorobiona nowa klapka. Muszę przynieść lampkę, to wam coś tu pokażę wtedy więcej. To koryto z zasuwami od żmijki już też jest, krzyżak już jest, ta krótka część pójdzie, już jest dopasowana. Trzeba było tam też z tej żmijki odszlifować kawałek, bo tu było przyspawane. Do tej żmijki kawałek zwoju było przyspawane. Jest to tak zrobione jak u mnie, o, ale to musiałem odwalić, bo to by mi się blokowało, słuchajcie. Ten element został odwalony, bo ponieważ tu było wymieniane i to jest ten element. U mnie ten element się kończy tu, w tym miejscu, na tym kruczcu. Tego kruczca żeśmy nie odkupywali, bo nawet nie zwróciłem uwagi, że on jest inny od tego kolegi Wojtka, od którego przywoziliśmy tą żmijkę do zbiornika. Także to już jest spasowane, już wszystko będzie, tylko zakręcamy blachy boczne, skręcamy i wtedy wrzucamy to. Także tu już będziemy mieli na gotowo. Pójdzie kruciec. Kruciec też tutaj już jest. Majsterek to rozrusza ładnie. To jabłuszko z buksą. Także to wszystko jest. Byliśmy jeszcze trochę śrub dokupić, szóstek. No i chodziło nam, żeby dokupić zawias taśmowy, ale nigdzie tu w Czuchowie nie dostałem tego, a już dalej nie chciałem jeździć szukać. To jest taśma, przychodzi od klapki przy headerze. To jeszcze to na razie nas nie pili, także teraz będziemy się zajmować, jak majster przyjdzie, skręcaniem. Koguty pieją, słuchajcie, spadło. Chociaż nie ma takiej dzisiaj parówy, jak wczoraj była, jest w miarę tak rześko, nie ma słońca, też chmury chodzą, coś po południu może, niewykluczone, że jakiś deszcz jeszcze się przypałęta, jakby to tak można było powiedzieć.
temperatura, podejdziemy do termometru, zobaczymy co tutaj termometr wskazuje. Tak, zobaczcie, mamy 23 stopnie, wilgotność 64%. A w miarce, jeżeli majsterek nie wylewał, nie, to jest wczorajszy opad, bez mała 15 litrów, 14,5 litra. Wczoraj też przyjechali likwidatorzy z Generali, także byli tu o 9, mieli przyjechać o 10, musiałem się z Czuchowa wrócić. Majsterek w międzyczasie już z nimi pojechał na lustrację rzepaku, ja dojechałem. Pytam ich, co w tym rzepaku, jakie straty, ile procent. Powiedzieli, że nic nie widzą, żadnych strat nie widać już po tym gradzie, który był wcześniej, bo to już wszystko zasycha i nic mi nie dali. No to skoro nic mi nie dali, to ja się zawinąłem i mówię, nie ma sensu, żeby tu z wami jeździć po polach, kończymy tą lustrację. Powiedzieli mi, że za późno zgłosiłem ten grad, który był na koniec, w ostatnim dniu maja. Także pilnujcie terminów, zgłaszajcie od razu, następnego dnia najlepiej i nikt wam się później nie wykręci. Także tu moje niedopatrzenie, zgłosiłem to zbyt późno i nic nie ugrałem. Dobra. Także my teraz będziemy przykręcać, coś tutaj więcej zbudujemy, skręcimy, podokładamy do tego kombajnu, to wam to pokażemy i zrelacjonujemy. No wyżej, w stronę silnika. I tak wszystkie dokręcimy. Tu do góry mamy jeszcze jedną. I później w tą stronę trzy i gotowe.
Masz? Nie. To jak chcesz, to trzymaj, ja tam mogę dociągnąć. Dobra. Jeszcze gdzieś tam jest z tyłu? No teraz musisz mi te płaskowniki dać. Dobra. Daj ten długi. Teraz majstrowi daję płaskowniki, słuchajcie. Majster tu kieruje robotą, ja tam jestem tylko uczniem. Ten długi. Proszę bardzo, majster. Ten, tak? Tak. Proszę. I śruby. Tutaj pójdą dłuższe? Nie. No. Muszą być. Weź to sobie przypasuj. Jedno na luźno na razie połóż i drugie. Zobacz, czy to ci będzie pasować. Pasuje, tak? Dobrze. Krótkie mówisz? No. Możesz kręcić? No nie, a co? No bo mi to kiepsko teraz. No to zamień się. Tylko bym musiał mieć długą. Trzymaj. Mamy. I uchwyt będzie można zakręcić. Dobra, wchodzę. Którą kręcisz? Od kabiny dolna. Nie, od kabiny. Od kabiny ta na dole. Słuchajcie, musimy tu odkręcić to korytko, ta zasuwka od miki. Co? Wyjąć? Trzymaj! Albo płaskim kręcę. Patrz. Wsadzisz ją w grzechowkę? Trzymasz tam czy nie? Ale wsadzisz grzechowkę? Zobacz. Ja nie mogę grzechowki.
O! Widzicie, tu jest luz, ładnie, koło chodzi. A tu się blokuje, ale jakby tak mocno zakręcić, to wiecie, to by chodziło, ale nie na tym rzecz polega, żeby to obcierało mi. Ma być luźno. Dobra, majster. Szlifierka, papier i... O, akwizytorzy znowu idą. Akwizytorzy, będziecie na odcinku, możecie kogoś pozdrowić. Rodziców. Dziękuję. Królik nam tu wturuje. Jest cały brygadzista. Inwestor. Nie, nie odganiaj go, tylko przejdź w inne miejsce. Zobaczmy, czy pójdzie za tobą. No, jak ty go odganiasz, to... Ta. Malutki króliczek. Ta. Hopparina, hopparina, hoppa. Hoppa! Trzymaj śrubę. Pamiętasz, jak miała być ustawiona? Nie. Na razie ją trzeba włożyć. Thank you.
ładnie, bo tu w sandałach ładnie widać to. Tu by było. Obrócimy to już teraz. Jeszcze jakbyśmy przekręcił, żeby to było do góry lekko. Coś takiego. Majstera, tu też podmalujesz te śruby, czy nie? Na razie nie. Na razie nie będziesz tego malował. Ładnie mamy tutaj, zobaczcie, mamy tu ładnie zrobione. Nawalone jest. Nawalone. Mamy materiału, nie żałujemy. Nie, na co zrobisz? Tak musi być, ponieważ... Tak było wiercone. Wywiercane były te zgrzewy. Jak cały będę malował, to pomaluję. I nie udało nam się włożyć... łebkiem z tej strony, żeby była od środka nakrętka, bo idzie po samym dnie tej blachy, gdzie było rozwiercane. Słuchajcie, niektóre by weszły, niektóre nie wejdą i daliśmy tak, ale na razie tak będzie. Na razie tak będzie, tak żaden nie ma, to jest skręcane wszystko ręcznie. Tak, bo tak to zgrzewają blachy. No. A teraz mamy zgrzany. Patrz, nóż mu wbiłem i nic. Dobra, nie brudź mi noża. No i zajmujemy się teraz jeszcze na sam fajran taką. Już kosmetyka idzie, jutro kosić jadę. Jedziesz jutro kosić? No co? No jasne. Tutaj już szwagier przyniósł klapkę. Też jest ładnie dorobione, słuchajcie. Od Hederu. Od Hederu. Ładnie zrobione, że nie ma lipy. To pokaż to, co ja robiłem. A co ty robiłeś? Lakierowałem. A, jeszcze majstrowi tą konstrukcję od rury. Majstrowi konstrukcję od rury jeszcze podspawałem. Jeszcze i... nie znalazłem się chwyty. I... I majster sobie pod tego, podmalował to. A tutaj od gardzieli ta guma, co idzie do tej belki poprzecznej. To było pęknięte tutaj. Wymienimy to. W tym celu wykorzystujemy stary pas od wapniarki RCW. RCW3. Funkcję będzie swoją spełniać. Wszystko idzie po gospodarsku, słuchajcie. A majster mówi, że jak wykosi 20 hektarów w tym roku, to na przyszły rok tutaj tylko próbkę lakieru dał. No, taki kolor jakbyś miał, ładny byłby. Skąd od rury wysypu ramię. 30 kilo. No, bo on ma tam nawalone, ma nawalone, ale tutaj ładnie to obrobiłem. Tak, ładnie się świeci. To się będzie odróżniać na kombajnie. No coś się musi odróżniać. No. Nie, cały jakbyś taki lakier położył, też by ładny był. No. Powiem ci. Od dołu masz pomalowane? Tak. To będzie od dołu widać, tej góry nie będzie widać. Wszystko jest pomalowane, jeszcze chcę zobaczyć. Ale... No dobra, no i tak to widzicie jest. Także my będziemy się już z wami dzisiaj pomału żegnać. Jeszcze swój billboard wam pokażę.
Jestem niewolnikiem majsterka. Nie. Koszulki są już zamówione. I maczety. Będziemy sierpem kosić. Majster się śmieje. Teraz majster będzie moim kombajnem kosił, a tego ja muszę wytestować. No jasne, ja mam klimę. Majster już ma klimę, wentylatorek ma. Dobra, słuchajcie, my jeszcze sobie tu dokręcimy tą gumę do końca. Złożymy z tym. Tu już masz dokręcone? To od razu na gotowo dociskaj. Tak? No, myślę, że jakbyśmy się jutro dobrze sprężyli, coś tu było uderzone, bo tam prostowałem i tu też jest tabelka. Co jemu tu walnęło? Bo tak jak się patrzy, to nawet ta półka jest tu zaniżona środkiem, nie? Gardy mu odpadło. Kamienie tu kurwa dobija. Co za kombajnista tu był. Ale uszczelki tu są jeszcze. Od tej klapki chwytaka kamieni. Powiem wam, że schodzi z tym wszystkim tutaj. Godziny uciekają. Deszcz pada. No ale na razie jeszcze koszenia nie ma. Jeden dzień muszę poświęcić na swój kombajn. Olej dzisiaj kurier przywiózł 40 litrów oleju. To już mamy na dwa kombajny. 12 litrów do jednego, do drugiego i majsterek 12 do rynówki, to jest 36 litrów. Ja w New Hollandzie mam olej wymieniony. Zdzichu, weź tu przytrzymanie. Zdzichu nam tutaj ładnie wturuje. Zobaczcie, ta maskotka nasza. Chodź, Dzisiu, chodź. Chodź. Chodź, Dzisiu. O, noga. Chodź, Dzisiu. Noga. Jest maskotka nasza. Chodź, Dzisiu. Idziemy. Noga. No, idziemy do majsterka. Chodź, chodź dziś. Noga. Noga. Dobra. Majster, która godzina? 20? 20 albo dalej, co? 21. 21, dobra. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze mamy 5 śrub. Tu skręcimy i fajrant na dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć. I do następnego odcinka.